Cześć, witajcie na kanale Grywalnie. Jestem Nonem, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę z unboxingiem, którego dawno nie było na moim kanale. Mam unboxing edycji kolekcjonerskiej z najnowszej odsłony Resident Evil. Serdecznie dziękuję Graczo Grach za udostępnienie mi tej oto edycji, także mógł zrobić unboxing tutaj na mój kanał. Oczywiście na wstępie poproszę Was, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. I zapraszam Was też serdecznie na wszystkie media Piotrka, link do nich znajduje się w opisie, Facebook, YouTube, Instagram, też powiem pakiet dobroci, warto też jego tam wspomóc w działalności, się specjalnie do niego samego rana jechałem, więc 2 godziny na jazdę, teraz nagrywam i później jadę mu to odwieźć i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tutaj idealnie i zaraz sobie zobaczymy, czy ta edycja jest warta 1300 zł. Zaczynamy sobie wszystko dokładnie, całą zawartość, też tutaj figurkę od samego dołu aż po samą górę. Tylko przy tej edycji będę ją oceniał do kwoty, jakie została zaproponowana, czyli 1300 zł, za czym to jest adekwatne. I później Wam powiem, na ile ja bym tą edycję wycenił sensownie, jeżeli chodzi na tą zawartość, a na ile bym wycenił do obecnych cen innych edycji kolekcjonerskich. Ale to już nawet poruszałem kiedyś to w innym materiale, więc sobie zobaczcie. A teraz zaczynamy. Unboxing. Zapomniałem Wam powiedzieć, żebyście mi napisali w komentarzu, co Wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej i czy posiadacie ją w swojej kolekcji. Boże, jak ja się cieszę, że jest unboxing, jak mi tego brakowało. Uwielbiam otwierać rzeczy. Uwielbiam. Tak oto się prezentuje karton z bliska, bardziej ta kartonowa obwoluta z przodu. Z tyłu wygląda tak. Mamy tutaj grafikę przedstawiającą zawartość naszej edycji kolekcjonerskiej wraz z opisem. Mamy tutaj mapę, jakąś grafikę, steelbooka, artbooka, pudełko, figurkę, dodatki tutaj DLC. To pudełko jest nawet spore. Słuchajcie, ona ma wymiar, jakby tak położyć dwie edycje Assassin's Creed Valhalla obok siebie. No więc dalej to pokazuje tylko, jak tamta edycja jest słaba. Sorki, że cały czas do niej uderzam, ale no nie mogę tego przeboleć. Po zdjęciu kartonowej obwoluty naszym oczom ukazuje się kolekcjonerskie pudełko, teoretycznie. Jest to generalnie zwykły karton z grafikami imitującymi taką starą skrzynię skórzaną, bądź jakiegoś innego tutaj materiału. Szkoda, że w tej cenie, tak jak Wam powiedziałem, będę tak oceniał, w tej cenie tutaj producent nam nie dał jakiejś skrzyni, nawet dziadowsko wykonane z jakiegoś takiego materiału albo czegokolwiek. No bardzo tutaj się prosi, ale niestety tak to jest tutaj zrobione. Otwiera się na tej zasadzie, że to podnosimy i idzie do góry, czyli na zasadzie takiego, widzicie, kuferka, tak jakbyśmy to otworzyli i wzięli do góry. No generalnie spoko zabieg. Całe szczęście, że generalnie wygląda to tak, a nie wygląda to w sposób taki dziadowski, że w ogóle niczego tutaj nie mamy. Po otwarciu naszym oczom ukazuje się tutaj, z tego co widzę, tak, to będzie artbook. Jego sobie oczywiście zobaczymy strona po stronie. Jeżeli Wy nie będziecie chcieli go oglądać, to sobie tą część przewiniecie, jeżeli obawiacie się jakichś spoilerów, ale u mnie zawsze wszystko pokazują, więc zapewne artbooka zobaczymy sobie, ile on ma tutaj stron, 50 coś, no to szybko pójdzie, już niedługo. Dalej mamy tu też kolejną rzecz i tutaj gierka. Pod spodem w osobnym pudełeczku, ładnie stylizowanym. O, to mi się naprawdę podoba, mimo że to jest zwykły karton, ale fajnie stylizowany jako dodatkowe właśnie pudełko kolekcjonerskie. Jest zapakowana figurka, którą standardowo zobaczymy sobie na końcu materiału. Waga, wymiar, wszystko to co potrzeba i musicie wiedzieć. Na pierwszy rzut oczywiście idzie tutaj steelbook i tutaj jest jeden minus. Już Wam tłumaczę. Po pierwsze mamy steelbooka zapakowanego w taką tutaj kartonową obwolutę. Już go wcześniej rozpakowałem, dlatego że gra poszła już do Piotka, bo on chciał pograć. A zanim ten unboxing zrobię, to chwilę potrwa. Mam tutaj taką kartoną obwolutę na steelbooka. Minus jest taki, że oczywiście gra jest w steelbooku, a nie w osobnym pudełku, więc musicie się zaopatrzyć w dodatkowe pudełeczko, tak żeby tego steelbooka tutaj w żaden sposób nie eksploatować. Nasze prezentuje się w ten oto sposób. Tu jest generalnie matowa dookoła grafika, ładnie stylizowana. Tutaj jest taka błyszcząca. Na grzbiecie jest napis Resident Evil, więc bardzo dobrze. I z tej strony wygląda tak, zbytnio tutaj niczego nie ma. No i duże rozczarowanie nas czeka generalnie po otwarciu tego pudełka, bo niestety niczego tutaj też nie ma. Jeżeli sobie spojrzymy, no pod żadnym kątem nic tutaj nie ma, jest czarna grafika i bardzo mnie to smuci. W środku była gra, w środku był kod i dodatkowo jeszcze był kod na ten Trauma DLC. Jeżeli miałem go ocenić po całości, to tak on wygląda. Jest fajnie stylizowany, bardzo mi się podoba. Nie rozumiem, dlaczego w środku zabrakło grafiki, tym bardziej przy tej cenie podkreślam. Ogólnie jest fajny, jednak brak grafiki w środku troszeczkę go tak, nie wiem, no.
został wykastrowany moim zdaniem, a można było wrzucić grafikę z na przykład samej postaci czy czegokolwiek innego. Kolejną rzeczą jest taka grafika na papierze. Z tej strony nic nie ma, a z tej strony wygląda ona tak. I w sumie tyle. Może to robić jako taki plakacik, bądź nie wiem, co innego. No powiem Wam szczerze, że jestem mega zaskoczony, jak zarąbiście jest ona zrobiona. Super materiałowa mapa, bardzo ładnie tutaj zrobione rogi, nigdzie nie są postrzępione. Przyjemny właśnie materiał, bardzo dużo szczegółów, pięknie rozrysowana, bardzo klimatyczna. Naprawdę jest chyba jedna z lepszych map, jakie do tej pory widziałem w edycjach kolekcjonerskich, jeśli chodzi o te materiałowe, bo naprawdę robi wrażenie. Jest super, jest gigantyczna. Jej wielkość to powiedzmy, że będą takie 4 kartki A4, no i jeszcze troszeczkę. Naprawdę jest super, bardzo mi się podoba. Z tyłu tutaj nie mamy niczego, ale mi się wydaje, że w tym przypadku możemy wybaczyć. Zobaczcie, jak tutaj jest ona generalnie zrobiona. Materiał, przyjemna faktura, nie jest nigdzie postrzępiona. Bardzo ładnie wykonana, kawał dobrej roboty. Jest mega. Kolejnym elementem składowym edycji kolekcjonerskiej jest ten oto artbook. Jeżeli chodzi o minusy. Minusem jest to, że jest raz, że jest w miękkiej okładce. Dwa, nie posiada tutaj żadnego tytułu na grzbiecie. I z tyłu wygląda w ten sposób. No z przodu jedynie możemy go poznać, że to jest z tej gry. Właśnie potem tutaj całym logo. Też troszeczkę jest to skromnie zrobione, ale no w sumie taki jest tutaj właśnie motyw przewodni. Tak Wam mówię, na początku jest to informacja, że artbook może zawierać różnorodne informacje, które mogą mieć troszkę wpływ na naszą rozgrywkę, jak i spoilery, więc jeżeli chcecie go zobaczyć, to zachęcam do obejrzenia, a jeżeli nie, no to po prostu przewincie tą część materiału. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me elevate. All in when I show up. Whole place about to blow up. Superior to that competition. I'm in first place, yeah, that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me elevate. Tak oto właśnie się prezentował cały tutaj artbook z tej oto gry. Są bardzo ładne grafiki, bogate tutaj w szczegóły. Ładnie całość jest skomponowana. Mamy numerację stron, co jest na plus. Mogę go zaliczyć chyba do tych lepszych artbooków, jakie zostały do tej pory wydane. Jedyny mankament, tak jak Wam powiedziałem, gruba okładka, cienka okładka i brak grzbietu z tytułem. No to teraz pozostała nam do zobaczenia figurka. Całość już rozpakowałem. Całą figurkę zanim Wam pokażę, chciałbym się skupić tutaj na podstawce, która jest osobną, bo całość była zapakowana taką plastikową obwolutę standardową. Co do samej podstawki, jest tutaj pusty plastik, jak słyszycie. Fajnie, że tutaj mamy nazwę naszego tutaj bohatera, tylko minus jest, że to jest na takim tle. Można to rzec piano black, często takie rzeczy są w samochodach. To jest też tutaj i to jest materiał, który strasznie się rysuje i generalnie on
Tutaj nawet już jest troszeczkę porysowane, jak dostaliśmy go od producenta. No ale mniejsza, tak ta podstawka wygląda. Teraz zapakuję tutaj całą figureczkę na to i zaraz sobie zobaczymy od samego dołu aż po samą górę. Jest figureczka już na mojej podstawce do tortów, dalej nie kupiłem tamtej, może w końcu kupię. Powiem Wam szczerze, że pierwsze co mi się rzuciło w oczy to buty. Dawno nie widziałem tak dobrze wykonanych butów w figurce, jaką otrzymaliśmy. Może w sumie, że ja lubię taki styl, to też one przykuły moją uwagę. Jest ona tutaj mocowana na takie wypustki. Ja tego dalej nie wkładam, bo tak jak Wam powiedziałem, to nie jest moja figurka. A jak coś popsuje, to będzie na mnie i Piotrek będzie zły i nie wiem co mi się stanie, więc wolę uważać. Dlatego niektórych elementów mocno nie mocuję, żeby później na mnie nie było. Całe tutaj buty, wszystko ładnie są wykonane, fajnie ta figurka prezentuje się tutaj w całości na podstawce. Zaraz Wam pokażę z daleka, ale najpierw reszta części. Tak oto wygląda wyżej nasza figurka. Możecie zauważyć, w sumie zbytnio dużo nie możecie zauważyć, bo ona jest generalnie prawie cała czarna. Spasowanie elementów tutaj jest jak najbardziej ok, nie ma co się rozczulać. Zobaczmy z tyłu ten płaszcz i wszystkie elementy wyglądają w ten sposób. Tutaj w prawej dłoni mamy broń. Zaraz sobie zobaczymy, jak ona tutaj się prezentuje. No nawet jest dobrze zrobiona, tłumik, wszelkie tutaj elementy, więc jest moim zdaniem ok. A z tej strony zobaczmy, też jest właśnie chyba git. Cały korpus figurki i ten płaszcz prezentuje się w ten oto sposób. Jest on bardzo twardy. Nie wiem, co to jest za materiał, ale naprawdę jest sztywny. Z tyłu ten płaszcz wygląda w ten sposób. I teraz chyba najważniejsza rzecz, jaka nam tutaj pozostała, czyli twarz i głowa naszej postaci. No mówię, tu za dużo szczegółów nie ma. Jest bardzo taka jednorodna w sumie ta figurka. Teraz najważniejsza góra. Góra wygląda w ten oto sposób. Jeżeli sobie popatrzymy, zaraz zrobimy zbliżenie na twarz. Co tutaj włosów są bardzo dobrze zrobione, dobrze spasowane. Tutaj nie widzę zbytnio skaz. Z tyłu ten kołnierz, te włosy też są dobrze spasowane. Jest tutaj ok. Z tej strony wygląda to tak. Naprawdę bardzo ładnie. Co do samej tutaj twarzy. Sama twarz naszej figurki prezentuje się w ten oto sposób. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że to jest chyba jeden z lepszych tutaj wykonań oczu, jakie widziałem ostatnio w figurkach, jak wychodziły. Naprawdę jest dość ciekawie zrobiona i intrygująca, jak możecie zobaczyć, patrzcie. Jej spojrzenie i nawet chyba nie ma zeza, jak myślicie? Wygląda ładnie, bardzo ładnie, nawet ten zarys nawet ładnie jest tutaj zrobiony. No, mi się osobiście podoba. Fajna figureczka, kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi tutaj o twarz. Troszkę jest mało różnorodna, jeżeli chodzi o cały ubiór, ale tutaj ładnie. Zobaczcie, nawet oczy tutaj się błyszczą. W sumie, z czego one są zrobione? Nie wiem. Ale naprawdę ładnie. Cała figurka prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, jest ona dość duża, masywna. Naprawdę jest ona gigantyczna względem tutaj reszty figurek, jakie mam w swojej kolekcji. Bardzo ładna. Sprawdźmy sobie teraz wymiar oraz wagę. Jeżeli chodzi o wymiar naszej figurki, to mierzy ona tu, słuchajcie, 35 cm. A jeżeli chodzi o samą figurkę bez podstawki, to mam tutaj takie 31,5-32 centymetry. Jest naprawdę duża względem reszty figurek, jakie ostatnio się tutaj pojawiały. No to teraz czas na wagę. Z podstawką tutaj figurka waży 966 gram. Sama podstawka waży 230, a sama figurka, tak ona wygląda po rozłożeniu, ma 733. Tak ta waga tutaj wskazuje, więc sama figurka jest naprawdę masywna i ogólnie prawie kilogramową figurkę tutaj dostaliśmy, więc kawał dobrej roboty. Tak mogę to ująć. I tak oto w pełni prezentuje się cała edycja kolekcjonerska z najnowszej odsłony Resident Evil. Napiszcie mi, co Wy sądzicie o tej całej edycji kolekcjonerskiej i o jej całej zawartości. Jeżeli chodzi o mnie i o cenę, 1300 zł moim zdaniem jest troszkę cena zawyżona, zważywszy też na cenę gry 250 zł. Generalnie całość ja osobiście wyceniłbym w granicach tutaj, patrząc na te ceny, jakie są obecne, wszystko max 800 zł. Taką cenę dałbym tej edycji, bo mi się wydaje, że tylko na taką tutaj zasługuję, patrząc na to, że steelbook w środku też nie jest jakby do końca zrobiony, artbook mam w miękkiej okładce. Generalnie całość ładnie się prezentuje, mimo tego, że ona jest tak droga, to w edycjach znam przez 800 zł, to są właśnie gorsze figurki niż tutaj. Cena owszem jest zawyżona, jednak moim zdaniem zawartość jest nawet ok. Ja będę tu max 800 zł. Na pewno ta edycja kolekcjonerska z
po czasie stanieje, tak też bywało to z poprzednikami. Tak jak Wam już tłumaczyłem na moim filmie z cenami edycji kolekcjonerskich, mamy tutaj przykład marki, która jest dobrze znana i wyrobiona, dzięki czemu można podbijać cenę i troszeczkę na premierę na tym zarobić. Mam nadzieję, że cały materiał Wam się spodobał, wszystko dokładnie tutaj pokazałem i wytłumaczyłem. Tak więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, zapraszam Was do wpisu na stronie internetowej grywanie.pl, gdzie są dokładne zdjęcia edycji wraz z krótkim opisem i recenzją punktową. Do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Trzymajcie się, cześć!